Witajcie moi drodzy, z tej strony Szpaku Szpakowski. Witam was w Herców Iron 4 na modzie Führer Reich, naszą kochaną Francją, huntą. Gdyż chyba przyznaliście wszyscy rację, albo tam przynajmniej większości, że to się przynajmniej czyta jak hunta. Słuchajcie, no leci nasz desant, lecą tu 6-10 lekkich czołgów, które mogą dać radę przebijać, niszczyć, rozwalać wroga. No ale zobaczymy co z tego wyjdzie, bo w sumie sam do teraz nie wiem, czy to wyjdzie, czy to nie wyjdzie. Więc poczekajmy na razie. Na razie atakowały nas okręty podwodne w dużej liczbie, ale tracą się, tylko się wysunęły, tylko się pokazały, a my na morzu zdominowaliśmy całkowicie. To nie jest to bitwa, to jest ta bitwa. Patrz jak my zdominowaliśmy na morzu, dzięki czemu nasze okręty mogą dalej płynąć, dalej działać, dalej niszczyć, a my próbujemy się przebić Wilhelmshaven. Uwaga! Aha, no nikogo nie ma Wilhelmshaven, nie ma nikogo, to dobrze, czekajcie. Hej, to jest Wilhelmshaven, jesteśmy Wilhelmshaven, musimy zająć kilka ważnych miejsc. Po pierwsze mamy TMX, AMX 13, piękny. Znaczy piękny, ładny czołg. Francuzi, ogólnie Francuzi jak się produkowali czołgi, muszę jakoś tak powiedzieć, że oni mieli taki śmieszny model na te wieżyczki. O, to co jest tutaj, oni stosowali to późniejszych jakichś tych Shermanach, o właśnie tutaj jest AMX-50T i tak dalej. Oni to stosowali w dość dużej liczbie, tutaj mamy te Grysa nawet. AMX M4, przecież to Sherman. AMX M4 to Sherman po prostu z wieżyczką tych francuskich i chyba z systemem dział przeładowania, jakoś tak to było dokładnie. A no dobra, no jeżeli uważają, że taki AMX M4 to jest tygrys w barwach francuskiej armii, no to niech im tak będzie. No ale to ja się tu nie czepiam, prawda? Ja się tu nie czepiam. Musimy rozdzielić zadania, musimy naprawdę rozdzielić, żeby te wojska się rozwinęły na różne terytoria, tak aby nas nigdzie nie atakowano. Możecie tylko podejść jeszcze tu. Was mógłbym na przykład już wysłać na front. I was też mógłbym wysłać jakoś na front, bo to będzie spoko. Bo tutaj mamy port, który będzie o poziom wystarczająco duży, ale teraz go nie widzę, bo ktoś mi zasłonił mój obraz. O, w ogóle. No, róbcie. Karabinów nam wystarczy, artylerii mamy. Mogliśmy coś zredukować, tylko co? No nie mamy co zredukować. Najgorsze, że nie mamy teraz fabryk. Musimy produkować więcej tych czołgów, bo czołgów nam brakuje. I to bardzo dużo. Tutaj macie port, prawda? Mógłbym podbić ten czołg. Znaczy, mógłbym podbić ten fort. Dobra, atakujcie tu. Możemy atakować tu. Teraz nam się udało. Udał nam się taki miły blitzkrieg. Cyk, cyk, cyk. Może tutaj... Udało się nam, bo będziemy, wiecie, tu są same łąki, więc nasze czołgi będą robiły naprawdę super robotę. No bo zostaliśmy zaatakowani, prawda? Ale nie dadzą rady, uciekają. Już się jedna łódź stracona. Okej, spoko. To jest coś, co mnie bardzo cieszy. Zawsze mnie to bardzo cieszyło. Podejdźcie sobie tu szybko, 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 szybko. A teraz tu. Nie możemy tracić tych terytoriów. Wiem, że mogą. Niektórzy mogą ich przebijać, niektórzy nie. No właśnie, ci nasza przebijają, to jest niedobre. Ale dlatego, że niektórzy posiadają jeszcze te stare modele. Widzicie, tu jest jeszcze tutaj większość góruje tych starych modeli, które oni będą przebijać z łatwością. Więc easy. Ja muszę wam powiedzieć, że to będzie naprawdę easy. Właśnie mieliśmy okręty zrobić. Wiecie co, róbcie więcej konwojów. Produkujemy te dunkierki, które jak widać całkowicie 100% wystarczające. To przy to przebijecie. Nie, 41 rok jest nie do przebicia i nie do zarcia dla nich. Tylko musicie mi już wylądować. Proszę, wylądujcie mi. Ej, ale tu powinien bronić ten model. Naprawdę, tu powinien bronić ten model, bo oni mi przebijają. O właśnie. Tylko za bardzo się rozwinęliśmy do przodu. Wiecie co, wycofajcie się trochę. Bo za bardzo poszliśmy do przodu i przez to możemy tracić dominację w wielu rejonach. Dobra, to nie przebijacie, prawda? Tutaj też nie przebijacie. Udało się coś zyskać fajnego, tylko nas wypchnęli, prawda? No niestety. Wy tu już opływacie, czołgów wyprodukujemy troszkę więcej wkrótce. 2100 czołgów nam brakuje. To nie jest zła ilość. Dużo straciliśmy w tej cholernej Turcji, którą w sumie powinniśmy też kiedyś zaobserwować, co tam się dzieje. Na razie widzę, że bronimy się przed Turkami, którzy nas diabelsko szarżują. A diabelsko szarżują, mam na myśli atakowanie tych pozycji tu. Tylko widzę, że Włosi się nie bronią w tych rejonach, hej. Why? To wy chcecie mu oddać to za darmo? Chyba nie produkujecie, bo jest taktyka bomber, właśnie. Tu się obronicie. O, shit! Mają ciężkie czołgi. Czy ta piechota ma pepanc? Ma. Wam też powinniśmy dać pepanc, ale nie mamy z czego dać wam pepanc. Dobra, to nie dodajmy wam pepanc. Jezu, co mają średnie czołgi. A średnie czołgi, czyli ja mam czołgi do piechoty bardziej. Ściągam. Jezus Maria. Pelotki w oddziałach. Ściągamy te samoloty jak lecą, tylko oni też jest trochę niszczą, to jest wiadome. Podejdziecie tu. No teraz właśnie my mamy też problem tutaj z obroną, bo tu w wielu miejscach musimy się bronić na terenach, znaczy na terenach. Musimy się tu bronić całą piechotką. Tutaj się broni, tutaj nie możemy odsunąć, bo jak zaczniemy odsuwać to będą spuszować. Ale to moglibyśmy wysłać, czekajcie. Wyślijmy to. Wyślijmy was tutaj, dostaniecie może tego generała na przykład, bo tak w sumie wam brakuje kogokolwiek. Dostańcie na przykład Filipa Petaina. O, pan patrzcie, wyszedł z biura i od razu na wojenkę idzie. Tylko co wstał i na wojnę idzie. Dobra, nie atakujcie nikogo, możecie stać i się bronić.
Dobra, nie róbcie już nic. Nie róbcie nic głupiego. Postaram się na razie tu wybronić, bo widzę, że wasz szturm leci taki, że się tu nie wybronimy. Wiecie co? Zróbcie to inaczej. Tu powinniście się bronić, na takim obszarze. Czy tam coś usunęli? Jeżeli będziemy bronić się tylko na takim obszarze, to spoko. To jest naprawdę do wybronienia. Tylko wszyscy macie tu bronić, halo? Bo chcę mieć jakąś prowincję, która nie będzie do przebicia, chodzi, że jest jakaś prowincja, której oni mogą odnowić organizację. I dzięki temu my możemy tu stać, bronić sobie tę organizację, naprawiać się i tak dalej. Okej, 47 mm, to jest dobre, bo to jest lepsze działo, czyli pancerne. Zróbcie to. I tu przy okazji działo możemy ulepszyć na 47 mm. Moglibyśmy przeznaczyć na to więcej fabryk, ale nie masz czego w sumie, bo fabryki są u nas, no, rarytasem troszkę. Dobra, atakujcie się tu szybko. Dobra, musimy tak wybronić. Musimy wybronić się przed tym szturmem. To jest zaraz najważniejsze. Mam tutaj oczywiście wsparcie pelotek, więc to spoko. Ściągamy coś, te samoloty? No już raz... O, to 16 samolotów nas atakuje. Będziemy to ściągać raczej, prawda? Dobra, powinniśmy ściągać. Nie, no działa dobrze, działa dobrze. I teraz wy podjeżdżacie tu. Tylko to są te stare czołgi. No nie, nie wierzę. Dobra, no niszczą się tam te stare czołgi, te złomusie. Ale atakują naprawdę z każdej strony. Co te Stany Zjednoczone weszły do wojny? Przeciwko Filipinom. Okej. Okay. Czyli pewnie Filipiny zażądały sobie niepodległości, a Stany Zjednoczone oczywiście po amerykańsku powiedziały, że żadnej niepodległości. Wystarczy, że była niepodległość. Kiedyś tam i bla bla bla. Tu była jakaś czołg z organizacją. Jedź tu. Jedź tu, proszę. Jedź tu, jedź tu. Nie możemy tracić tej prowincji. Tej prowincji nie wolno tracić. Bremen nie wolno nam stracić. Tylko znowu mamy tutaj braki zaopatrzenia, z tego co widzę. Pomimo, że jest sport na bardzo wysokim poziomie, to i tak tracimy. Przedstawiam tutaj problem z opatrzeniem. No ale spoko, na razie dajmy radę. Że musicie... Aha, bo wiesz, musicie stać. Nie no, przydałoby się, żebyście tam stali też przy okazji. Podejdźcie tu, wy możecie podejść tu. No i teraz tak wykrwawianie level expert to jest po prostu. Jak u nas to wygląda? Nie no, u nich będzie trochę mocniej to wyglądało. Oczywiście weźmy sobie pieniążki z kolonii. Może jak żeby i nie inaczej. Jak żeby inflacja wynosiła 0%. Bo wiecie co chodzi? Ja chciałbym zrobić tutaj ten obszar. My musimy jakoś zrobić ten obszar tylko przy tych wszystkich szturmach i atakach. No to będzie trudne. Czołgi wracają. Dobra, wiecie o co chodzi? Widzicie? Dzięki temu nasze wojska mają gdzieś się cofnąć. I mają gdzieś się przeorganizować po prostu. Ściągacie jakieś samoloty? No nie, no nic nie ściągacie. Ale też nie robimy tak wiele. Przemyślę pełny snów. Wiecie co ja bym zrobił? Ja bym tutaj zrezygnował z części przemysłu i zrobił sobie to, logistyczne kopanie. Nie no, bo zaczyna to jakoś coraz lepiej wyglądać. Zaczyna to mieć ręce i ząbki. Wezwijmy to, że to jest jakieś kilka oddziałów, które mogą tam coś z karabinkami porobić. Jak to wygląda? No mi... O Jezus, ale brakuje wszystkiego. Wszystkiego nam brakuje. Dobrze, że mamy Włochy chociaż po swojej stronie, bo gdybyśmy jeszcze przeciwko Włochom się bronić na tej całej linii. A jest tutaj ten plan ewentualnej ucieczki, na przykład gdyby Niemcy postanowiły zrobić wielki szturm w Alpach. Jakieś oddziały zwiadowcze albo partyzantka, rozumiem? A, spoko. Podejdźcie tu sobie. Czołgi nam muszę podjechać. No widzicie, nim produkujemy... O! UK wyszło do naszej wojny. Czyli mamy sojusznika dobrać, może jakieś, nie wiem, Mitara Access. Czyli weszło nam UK do wojny. To jest ciekawa myśl. Przy okazji jeszcze ściągamy te niektóre okręty niemieckie, znaczy holenderskie podwodne. Wy się tu zaprawicie z organizacją. No, to Bremen jest tak ciśnięty i atakowany. A ile straciliście przez to ludzi? No, stracili już. Nie to. Tu. Mało tracą na tych atakach. Muszę przyznać, że naprawdę tracą bardzo mało na tych atakach i mnie to mocno martwi. Czy moglibyśmy zbudować tu gdzie indziej port? Moglibyśmy tu gdzie indziej zbudować port i ja bym bardzo skorzystał z tej opcji. Cyk. Nawet takiej trójeczki. Proszę bardzo. Bo jak to wygląda z infrastrukturą? Na pewno to jakoś wygląda, tylko jeszcze nie wiem jak. Podejdźcie tu, musicie jakoś okopać. Mógłbym nawet spróbować budować bunkry na tej pozycji. Ale nie wiem, czy to miałoby w ogóle jakieś rączki i nóżki, więc wiecie o co chodzi. Cyk, 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 podejdźcie szybko tu jakimiś wojskami. Tu musi naprawić się z organizacją, tu może zbudować port, dzięki czemu będziemy mieli lepsze zaopatrzenie, bo tu, w tym rejonie
To nie ma szans na jakikolwiek port. Ej, 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 szybko. Tu, 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 tu. Bo tu jedna dywizja broni, z tego co widzę. Jak to jest jedna dywizja ich tak przebija? Niesamowite, nie? Taka jedna dywizja potrafi ich tu przebić i przetrzebić. Tutaj gdybyśmy mieli sobie to lotnisko, to byłoby spoko też, bo byśmy mogli wystawić samoloty na ten obszar. Chyba, żebyśmy próbowali przypuścić jakiś kontratak, ale... Moje lekkie ciągi chyba zawodzą troszkę. Troszkę zawodzą! SPG Artillery, czy moglibyśmy to gdzieś dodać? Zróbcie to. Zaszczędzimy sobie dzięki temu troszkę tanków i te tanki wejdą nam po prostu w skład armii. Dobra, go, 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 here. Go, here, go, go, here. Kiedyś będzie spokój. I czy mamy teraz szósty research slot? The Curie Institute, tak? Instytut pani Curie, naszej polskiej chemiczki. No moglibyśmy teraz zainwestować. Czy chcemy zainwestować troszkę w kolonię? No jaha, no jasne, oczywiście, czemu by nie. Zainwestujmy troszkę w kolonię, może się przydadzą w tym przypadku. No i ten szósty research slot, ten szósty research slot. Może badania atomowe już zaczniemy robić. Bo nigdy nie wiadomo, kiedy trzeba będzie rzucić bombę atomową na Niemcy na przykład, wiecie co chodzi. Dobra, wy już podjeżdżacie, super, podjechaliście. Jak to wygląda budowa tego portu? Czy on w ogóle się jakoś kontynuuje, czy to raczej idzie jak po brudzie? Idzie jak po brudzie. Ej, ej, ej. To Niemcy zamówią, za mnie Niemcy za mało coś tracą na tym obszarze. Cyk. Ej, ale to ci... O nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie. Dobra, będziecie bronić na mniejszym obszarze, niestety. No właśnie, za bardzo nas... Boli nas ten brak zaopatrzenia do końca. Tak mi się... Takie odnoszę wrażenie. Kurde, rebele. Teraz musimy zadać sobie absurdalnie bardzo ważne pytanie. Czy my się stąd powinniśmy cofać? Zarąbiście ważne pytanie. A może desant w Dain? Może desant tutaj? Bo to są w sumie porty dziesiątki, nie. Tutaj jest port dziesiątka. I co mamy dostęp na tylko kilka prowincji. O, powstanie Irlandczyków, aby to ich pokonali szybko. Dobra, nie no, Wilhelmsale musimy się znowu cofać. Kolejna operacja, która nam nie wyszła w życiu. Dobra, dajcie tu, dajcie tu, dajcie tu. Mam nawet dla was nowy rozkaz. Żadnych innych tutaj podchodzeń. Podchodzicie tu, podchodzicie tu, podchodzicie tu. Musimy sobie odpuścić Wilhelmsale. Stój, stój. I cyk, i może nam się udać nam zrobić Dunkierkę. Taką francuską. Tutaj Dunkierka była we Francji i takie tam. Dobra, na początku czołgi. Piechota też się tutaj powinna wybronić easy. W sumie jak teraz nie mamy tego, w sumie jak teraz nie mamy tutaj czołgów, to piechota tutaj się wybroni, nie? teraz to się uspokoili trochę. No tak, bo w sumie teraz ta piechota... No właśnie, ale teraz zrobić taki atak. Czołgi żarły strasznie dużo zapasów, jak tak. A, nawet sprzęt karabinowy możemy coś zrobić. Gdyby nam się do piechoty nasza przepchnąć trochę. Gdyby się zrobić tutaj taki myk. To może mieć sens. To naprawdę ma bardzo dużo sensu to, co teraz robimy. Zróbcie to, support anti-tank. Socjaliści, jacyś tacy, nie wiem, chcieli surrender, no to dostali surrender. Okej, no to czekajcie, przebijecie się przez to, prawda? Organizacja mi to raczej spada, czy nie spada? Spada, nie spada, czy tutaj w ogóle coś się bije? Widzę, że Brytyjczycy latają na niebie Lancasterami, czyli te Niemcy są bombardowane, bądź co bądź. Jak to wygląda, nie mogę, żeby zobaczyć. Tutaj są gdzieś samoloty, tam wszędzie gdzieś są samoloty. Dobra, zróbcie to, jakieś decyzje na Kongo. I oczywiście weźmy sobie pieniążki z kolonii. To, to. Nie będziemy sobie nic niszczyli, jak możemy od czasu do czasu wziąć. War propaganda? Nie wiem, czy jest to jakoś potrzebne. Ale war bandsy? Jak najbardziej. Więcej fabryk dla nas. Dobra, wiecie, nie, 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 stójcie już, stójcie tu, stójcie, stójcie. Raczej nas nie zaatakują w tym Wilhelmsale. Teraz mamy w sumie szansę się wybronić, bo nasze wojska będą miały w końcu organizację.
A my musimy zaatakować gdzie indziej. A gdyby tak trzeba cię przez Holandię. A gdyby przepuścić szturm w tym rejonie. Teraz wy spróbujcie zaatakować. Przebijacie ich? Dobra, czekajcie, nie weszły średnie ciągi do walki, więc powinniście dać radę. Jak to wygląda tutaj? Czy samoloty coś latają? Czy próbują coś latać? Nie latają, nie próbują coś latać. Gdzie mamy swoje samoloty? Tutaj macie. Ale ja bym chciał te kasy. Kasy były gdzie? To były kasy, prawda? Ja bym chciał kasy na tu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jestem bardzo ciekawy. Bo wy tutaj się bijecie, prawda, w powietrzu i jakoś niwelujecie ich zapędy imperialistyczne atakujące. I teraz jak to atakujemy? Ten szwercer punktem. Latacie tu? No właśnie. Teraz mamy lepszą sytuację, możemy ich atakować. Okej, szwercer punkt, wydaj, może 100 ekspa, żeby było jeszcze szybciej. Hotchkins jako lepszy karabin i możecie wybadać doktryny lotnicze. To jest strategic bombing. Nie, to mnie na razie nie interesuje. Wiecie, co on zrobił? Co bym zrobił? Eskortowanie, skuteczność eskorty. Okej, okay, czyli nasz plan się tu udał. Powinniśmy teraz przycisnąć tu, ale wy powinniście atakować tak i tak. Zająć ich jakoś czymś. Zająć ich, zająć im jakieś zajęcie, roboty. To może się udać. Jak Wilhelmslaven na razie tutaj musimy trzymać. Bo pod Wilhelmslaven spłacić polski dług i tak dalej. Jak to śpiewało w piosence pierwszej dywizji pancernej. I odbijamy sobie Brukselę. Ale już koniec, już koniec, już koniec. Musimy poczekać teraz chwilę. Bo te wojska postanowiły tutaj przejść i my musimy jakoś ich spróbować przygnieść za chwilkę. Nie wysyłać nawet wizów, jesteś jakieś prawa do przemarszów, nie wiem. A, bo paliwa nie mamy. Aha, dobra, dlatego nasze. Może dlatego nasze czołgi tak gorzej walczyły. Dawaj stany ropę. Bo wszystko nam żre, marynarka nam żre, możemy sobie od. Ej, to co było coś francuskie, nie? Ja widziałem coś Franc, ej, nie wiem, Oceania. Cyk. Cyk. Czy jesteśmy w końcu do przodu z ropą? Tak, teraz nam się zbiera. Ale to za mało. Musimy jeszcze ściągnąć więcej tej ropy. Musimy zrobić sobie odpowiedni duży zapas. Może ściągniemy od Kolumbii. Będziemy ściągali od Pablo Escobara. Od Związku Radzieckiego? Wielkiej Brytanii, może dwa razy też. Mamy dużo tych fabryk. I przeszykujemy się i za chwilę zaatakujemy znów. Mamy tutaj już, jak wygląda, to jest stan osobowy armii. Czołgi się nadrobiły i to naprawdę do znacznej ilości. Produkujemy 41 dziennie, o to nie ma co się dziwić. Ciężarówki, wiecie co, bo ciężarówki dalej jest problem. Może zróbcie tak i nasza przeznaczmy trochę na ciężaróweczki. I tak będzie spoko. Areszyn SPG Artillery. Uwaga, Logistic Company 2. Jak to wygląda w Wilhelmshaven? Na bronią się. To jest ten punkt, z którego będziemy mogli za chwilę znów zaatakować. Tylko wtedy, kiedy będziemy na to gotowi. Więc moglibyśmy... 25% do przemysłu, bonusy. Zróbcie może tego ARL-a. Pójdziemy to i to, żebyśmy mogli pójść w stronę nowoczesnych tanków. Jak najszybciej oczywiście. Poczekamy chwilę i już, ja tak. Nie przebijają was, niektórzy, jedna dywizja was przebija. Wy macie zaopatrzenie, macie, powinniście mieć paliwo i tak dalej, ale już się zaraz kończy. Tylko paliwa jest za mało cały czas. Ale ja tak, ej, ale czołgi lekkie, czy nam paliwa po prostu brakowało w wielu momentach. Dobra, super, okej. I teraz ciśniemy ich tu. Czyli operację możemy zrobić ponowną operację. Ściągnęliśmy na siebie gros armii w tym rejonie. Teraz my powinniśmy ich tutaj przycisnąć. Okej, okay, udało się. Teraz atakujcie tu. I znowu nam brakuje. Czyli działamy tak dokładnie na styku, że tak nam, mamy raz więcej, raz mniej. A, bo Stanom Zjednoczonym nie teraz wysyłają tej ropy. Uuu, szkoda. No to nie wiem, może od was. Może od was sami powinniśmy też produkować, ale miejsca nie ma. Potrzebujemy zasilić fabrykami cały kraj. 7, 8, 9, 10. Okej, okay. Czyli nasze przy okazji light tanki zaczynają gryźć. Jedna dywizja może ich przebić. Dostaje jedna jedyna dywizja jakichś tych. Niech piechota im tam pomoże, będzie ciekawiej na pewno. Będziecie czy nie? Przypomnę, byście weszli po prostu do walki, wiecie o co chodzi. Weszły do walki dywizji, tak, chodzą już do walki inne dywizje. Okej, czyli teraz musimy zrobić szybki ruch tam. Czyli wiecie co? Waszym zadaniem będzie atak potem jeszcze tu. Nie, bo to jest jedna prowincja, tak? Tak, dobrze. Musimy zablokować te dywizje czołgów średnich, takie... Czekajcie, to jaka była? Badriaton to była operacja? Pod fale, nie, Badriaton to była inna. Która operacja była pod fale? Tam właśnie, żeby skociołkować ich. Już nie pamiętam. Zapomniałem. A to była też ważna operacja, bo zablokowali wiele dywizji niemieckich, SS i tak dalej. Czołgi. A może tak samo. No to byśmy coś wybadali. Fightery na przykład, Kiter Fightery.
Słuchajcie, mam pomysł. To? Zróbcie i będziemy mieli później nawet kasy, no to z nich korzystamy. Tu się nadrobiło, tu się nadrobiło, wszędzie się tutaj nadrobiamy. Może zróbcie taki i taki ilości dotąd, bo widzę, że mamy na styk supportu equipmentu. Tutaj tak samo możemy. Stali nam brakuje. To nie jest dobrze. Jak tam stali brakuje, to nie jest dobrze. 42 to jest to. A nie, to mamy 41 rok. Ej! Ja myślałem, że mamy 42 rok już. Dobra, badaj. Może akurat coś z tego wyjdzie. Teraz te dywizje. Czyli ich dywizje zmotoryzowane. Pan, czyli tu mają czołgi w tych dywizjach. Okej, okay, czyli tam gdzie są ciężarówki, tam są dywizje. Marsze dywizje, wszędzie są dywizje, ale że są dywizje, które przebijają czołgi. Naprawdę bym cały czas będzie tutaj dostarczać. Nie zachowujcie się jak chcecie. Proszę wjeżdżać w nich. Myślę, że nie stworzy jakiejś ciężkiej dywizji czołgowych, które będą przebijać czołgi. Dobra, nie udało się. Moglibyśmy teraz próbować jakoś na szeptu. Ej, dobra, mam pomysł. Bo tu czekajcie, nie produkujemy więcej, ale tutaj moglibyśmy nastawić 24 nowe. Mamy na tyle sprzętu, żeby to zrobić. Prawda? No, brakuje nam niewiele. Naprawdę to są ilości niewielkie. Ej. Halo. Podstawiliśmy tu czołgi. Now, rush. I tak raz. Teraz zrobimy to tyk. I cyk. I są kolejne. Dobra, nie wiem, może nie ogarnę, może z PC nie miał inne rozkazy i teraz po prostu zablokowaliśmy sobie im część wojska. I teraz musimy znowu rozdzielić pewną część. 7 czy 4, tutaj się przyda więcej. I teraz cyk i cyk. Proszę bardzo, z dwóch stron. Czyli teraz mamy coś do zrobienia. O, olej. Musimy mieć więcej tego oleju, będziemy oni potem to ściągali. Tylko jak mogliby się zaatakować? Przejście w Amsterdam, prawda? Amsterdam i tutaj te rejony. Musimy się połączyć z Wichenslawem. Bo weszli do Holandii, prawda? Tak! Ej, zrobiliśmy Rotterdam! Musimy sobie odbić tylko Brukselę, bo w Brukseli było dużo fabryk, jak pamiętam. Czołgi potrafią się tu wybronić w dużej części, ale nie wszystkie, bo pamiętacie, że niektóre... Nie wszystkie... Niektóre dywizje mają... Znaczy, niektóre dywizje przebijają. Ale bronią się raczej tam, na tym obszarze. Przycisnięcie ich tu? Przycisnął ich tu. Moglibyśmy zawsze zrobić system szkoleń na przykład lepszy. Ale czy to jest potrzebne? Jak to wygląda? 10-10%. Ok, czyli mamy maksymalny prawie pobór. Mamy dodatkowe minimum manpowera. Znowu coś nie pobieramy. Znowu coś nie idzie pobierane. Co nie idzie pobierane? Wszystko jest pobierane. Halo. Czyli tu gdzieś nam topią konwoje? No nie. Dobrze powiem wam, że Szwecja ładnie się broni. Szwecja z Polakami się broni po prostu tutaj... Nice. Jestem z nich dumny. Co mogliśmy zrobić? Jakąś propagandę? Nie no, w sumie mamy 100% poparcia wojny, więc chyba nie jest potrzebne. Więc nie będziemy się tu bawili w takie rzeczy. Powinniśmy jeszcze szykować sobie znowu armię, ustawić tutaj czołg nasze piechoty, na przykład. Możecie zrobić to tak. Ustawcie się w tym rejonie. Na chwilę wyszkolimy wam nowe 24, które przysłuży się do ochrony tej dywizji. Wszystko pod marszałka PT. Ej, w ogóle, bo wy jesteście teraz kozakami, nie? No właśnie, więc teraz jesteście kozakami. To jest to. Szybkość poruszania, bo nie wiem, to są kopania. Tu jest szybkość ruszania się. A tu możemy wam dać, nie wiem, nie będziemy raczej ryzykować na desanty nie w porty, więc nie będziemy brali nie w porty. Ty możesz coś dostać, masz 6-6-3-3. To jest naprawdę fajnym generałem, którym można polegać. A ten wasz Gamelin. Czy Gamelin może coś dostać? Może logistyczną jaszczurkę, Logistic Wizard. Wiem, że Charlie to jest, ale podobne słowo do jaszczurki. Dla mnie to jest logistyczna jaszczura. Chyba, że Niemcy są szybko na wojnie, bo byśmy sobie, tutaj z zadkiem tu, byśmy skociołkowali. Ale czy gdybyśmy mogli wyprodukować więcej czołgów na przykład? Tylko ciężarówek może być problem, prawda? Ciężarówkami będzie problem, czy nie będzie ciężarówek problem? Będą. I to spory. Stali nam brakuje, o mój Boże! Musimy się na coś stali, tylko od kogo? A, tutaj! Nie mam, do kogo możemy ściągać? Tylko na przemysł trochę przez to siedzie. Nie, przemysł tam siedzie, działa jeszcze lepiej niż było wcześniej. 523, oni stracili dużo, też dużo. Działa to, działa! Niby nie ten plan, który miał wyjść, ale działa! To musimy jakoś mówić, musimy teraz zebrać czołgi. Musimy zebrać czołgi do jednej kupy. Ja bym wystawił najpierw wszystkie dywizje na raz. Możemy już wystawić właśnie w Belgii te dywizje. Musimy mieć 20%. Nie, tak, 20% muszą mieć, bo to możemy nawet wystawić tych dywizji, że oni mają po prostu stać i bronić. To jest dla nich najważniejsze zadanie. Bo tutaj mają stać tu i bronić tylko ten rejon. I tylko ten rejon. To jest rejon tylko Holandia. Na tyle możemy odsunąć niektóre te niebieskie i to będzie spoko. Bo to się wybronicie bez tego? Właśnie oni się nie wybronią. Oni najprawdopodobniej nie wybronią się bez tych czołgów, bo te czołgi są nieprzebijane dla nich w dużej części. Jeszcze, ale później to się może zmienić. Oj!
Oj, o no. Mamy Japonię jako wroga? Nie, oni dołączyli do wojny tylko przeciwko Brytyjczykom. Ciekawe. A wy nie jesteście wezwani do wojny, cwaniaki. Dlaczegoż? Bo ja nie wezwałem wszystkich swoich kolonii. Bo kolonie ja wzywam sobie sam. Dobra, na razie ich nie wzywajmy. Jest dobrze jak jest. Tutaj nic się nie wzywajcie, tu się nic nie wzywajcie. Tu coś się dzieje. A, bo do... O właśnie, o właśnie, o właśnie. Cyk, cyk, proszę mi tu podejść szybko, bo widzicie, jest przełamanie na linii frontu, w naszej linii Maginot. Wejdziesz tu, podejdziesz tu. No właśnie, musieliśmy jakoś przycisnąć ten rejon. Tutaj, taki jeden. A wy się zaatakowali, na przykład... Nie, bo się bronicie, więc możecie atakować. Chociaż dziwne, zawsze można było. Chyba, że nie ma jeszcze tylko w zasięgu. Tutaj moglibyście zrobić pod fightery, ale co? Attack speed, co jest? Air attack, air defense, max speed, agility. Ja chcę to, bo to jest na fightery. Ojej, coś się wyprodukowało, żeby to nasze były te dywizje te nowe? Tak. No to wystawcie się wszystkie. Słuchaj, kiedy śpiewa lud! Weźcie tego. Nie ma już obrazka niestety, więc kiepsko troszkę. Chociaż będę miał generał z obrazkiem. No taki słaby. O, proszę bardzo. No tutaj masz obrazek, który wiedział przynajmniej jaka jest armia. Dobra, zróbcie to tak. Wtedy możemy tę armię. Troszkę odsunąć z tego frontu. Ani to nie jest ten front. Która to jest armia? To jest ta. Nie, to nie jest armia. Ale... A, bo tu jest ta obok, dobra. Tutaj przecież jest ten sam kolor. Nie? To jaka to jest armia? 19 dywizji. A, no tak, tu jest też jest armia. No dobra. Nie. Usuńcie ten front. Tu możecie sobie zniwelować ochronę, na przykład do takiego obszaru. Bo nie jest to tak bardzo potrzebne, żebyście się tak rozchodzili. I teraz możemy zebrać czołgi na jeden duży obszar. A czołgi rozdzielimy na przykład przez to, że wyszkodzimy sobie na przykład, ile tutaj mamy? 17, prawda? Czołgów mieliśmy. Czołgów 17, to potrzebujemy ich 7. Ciężarówki, prawda? Ciężarówki, tower tanki, support equipment. No support equipment też nas boli. No ale mogło być gorzej. Produkujemy przynajmniej fajne, pokaźne ilości, dużej ilości sprzętu. O, konwersję można zrobić. Nie, dzięki. Niech się produkuje nowe sprzęt, nie będziemy bawić się w konwersję żadnych innych. Okej, okay, czołgusie, czołginie. Proszę mi się zabrać tutaj. A potem tu. Spróbujmy zaatakować ten sztorm, tylko tu są ciężarówki. No właśnie. A wiecie co robią ciężarówki? O nie, nie, aj, super pomysł, Bulwo. A nie Bulwo. Dobra, wy jesteście jacy pomocnicy, to byście pewnie chcieli każdego ratować, ale nie można każdego uratować niestety, takie jest życie. Więc atakujcie na razie tu. Jedna dywizja nas przebija, ale to są mało. Patrz, my tu robimy sieczkę średniowiecza. Samoloty, jak to działa? Ojej, 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 dobra, przestańcie latać już. Przestańcie latać, bo się nie wyrobimy z odprodukowania tych samolotów. W ogóle tych kasów to produkujemy bardzo mało, za mało moim zdaniem. Mogli teraz byście przycisnąć tu i na przykład mogliby zatkować ten rejon z dwóch stron. Dobra, raz i cyk. I przez to z dwóch stron jak upadną, to będzie spoko. Te czołgi tutaj przejęcie, bo to pierwsza piechota, piechotę tu nie będziemy angażować. Samoloty, my raczej te samoloty ściągamy, prawda? 1370 jako titanki. Spoko, te przeciwlotnicze nam dużo tutaj dają. Popatrzcie, że my te samoloty będziemy ściągać. Oni, jak są moje nosi, to nie ściągają, nie, ściągają ich, dobra. Ja bym już powiedział, że jak są moi, to się do nich chcą ściągać. Jak są dłużej, to po prostu ściągają i spadają, ale to może być normalne. O, syntetyczne. Własna produkcja ropy też nam się przyda. W ogóle teraz jak nie latają te samoloty, to wiecie co możemy zrobić? Jak teraz nie latają te samoloty, to moglibyśmy odwołać część ropy, ściągającej na przykład od... Od was. I od was. Dobra, zrobiliśmy kolejną operację... Operację fale. I go here. Przeciśniemy, nie no, mamy tak fajne, mamy te bardzo potężne dywizje, one są szybkie i to mi właśnie pasuje. No się równie dobrze moglibyśmy czasami z tymi średnimi zrobić, dobra, i cyk, atakujcie tu. Bo wiecie, liczę na te po prostu sprawne, szybkie ataki, żeby po prostu nasz przeciwnik nie miał szansy jak podnieść się. No ale musimy po prostu ratować to działo pod Wilhelmshaven, ale moi drodzy, ja sądzę, że to jest idealny moment na zakończenie tego odcinka. Ja jestem Szpaku Szpakowski, a to jest Herzog Iron 4 na modzie Kaiser Wererreich. Francją, trzymajcie się ciepło, cześć.